Siemanko wszystkim. Jak widzicie, zaczynam gładzie. Właściwie już zacząłem. Zrobiłem pierwszą warstwę. Nie, nagrywałem wam, bo robiliśmy razem z żoną to. Chcieliśmy w ogóle sprawdzić, jak to będzie szło nowym sprzęcikiem. Zaraz go wam pokażę. No i co, dzisiaj będę robił drugą warstwę, chociaż mi tak jeszcze nie podosychało na tych łączeniach gdzieniegdzie. No ale wentylator chodzi, może zaraz wyschnie, a muszę porobić jeszcze wszędzie rogi. I powiem wam, że jak ktoś się bawi taką packą małą i gładź nakłada, to lepiej jest zainwestować te kilkaset złotych i kupić sobie sprzęcior. Już wam pokazuję ten sprzęcior tu. O. Specjalny sprzęcior do gładzi. Słuchajcie, to jest takie pióro. Pióro? Nie wiem, szpachla. Nie wiem, jak to się nazywa. Którym rozciągacie sobie gładź. Gładź nakładamy wałkiem. Też wam zaraz pokażę. No jest filmików mnóstwo, więc ja wam tu nie robię żadnego instruktażu ani nic w ten sposób. Tym bardziej, że ja się na tym nie znam za bardzo. Robię to pierwszy raz i też mi to nie wychodzi idealnie. Także na razie to testuję i uczę się, jak tym pracować. Słuchajcie, jest to coś takiego. Ja akurat mam jakieś firmy Kubala. Nie było to tanie, bo zapłaciłem 300 coś złotych za komplet, czyli za takie coś, za kijek. Kijek, no tam przeduszkę taką, która jest bardzo fajna. Powiem wam, świetna jest naprawdę. No i taki uchwyt, na który montujemy sobie. To sobie montujemy w ten sposób. Można wtedy w górę jechać, nie? Ale słuchajcie, jak żeśmy rozłożyli tym wałkiem pierwsze, no oczywiście trzeba taką rzadszą zrobić tą gładź. Myśmy akurat mieli gładź kupioną już taką do rozrabiania. Podobno lepiej się sprawdza gładź gotowa, taka w wiaderkach. I dużo lepiej się pracuje nią. No ale niestety myśmy mieli już zakupioną gładź gdzieś tam kiedyś na jakiejś promocji, żeśmy za grosze kupili jakąś białą gładź szpachlową z gipsara. No i powiem wam, że szło o tym. No, pewnie nie idealnie, bo w wielu miejscach gdzieś tam nie rozciągła się idealnie, czy coś tam, no ale no, tak jak widzicie tutaj. No, ale to też trzeba brać pod uwagę, że ja łączenia nie miałem idealnie zrobione i po prostu jak przeciągałem, to jest szerokie, bo to jest szerokość 80. Tak jak oglądałem później filmiki, no to wszyscy polecają 60, że łatwiej się pracuje, ale akurat powiem wam, że mi tą 80 się bardzo dobrze pracuje. Dużą powierzchnię na raz się zaciąga i kurde, no to jest genialne, po prostu to jest genialne. Jak człowiek się kiedyś nałożył tam tej gładzi na ścianę i potem się bawił i te rysy wychodziły tym, to tym się bierze, przeciągnie się raz, przeciągnie się drugi raz w drugą stronę i mamy kurde, no taką ścianę we dwójkę, żeśmy robili może 5 minut, żeby nałożyć gładź i zaciągnąć. Po tym się po prostu dochodzi do tego, przeciągamy. Potem przeciągam od dołu, żeby w każdą stronę po prostu poprzeciągać. No genialne, po prostu to jest genialne. Teraz tylko będę się męczył i kombinował, jak te rogi zrobić, chociaż gdzieś tam też oglądałem filmik, że pokazywali, żeby wałkiem do, no właśnie takim wałkiem z długim włosiem do rogów i tym będę miał zamiar sobie tutaj ponakładać tej gładzi. Potem wezmę duży wałek, szybko pojadę tu, poprzeciągam. To jest na razie pierwsza warstwa, tylko taka, wiecie, no ja tu miałem regipsy, a i tak nakładałem gładź na nie, z tego względu, że no łączenie mam tak zrobione, że nie, nieumiejętnie wystawały, no i żeby to wyrównać, to trochę muszę, no jak to się nazywa, szerzej nałożyć, a też później malowanie będzie inne. Ta gładź gipsar, jakby ktoś pytał, jest taka, powiem wam, jeśli chodzi o kolor, żółtawa. Nie jest to śnieżno-biała, więc nie jest idealna. Do szlifowania jest bardzo fajna, ale no nie ma koloru takiego, wiecie, idealnie białego. Przynajmniej na regipsie to tak nie wychodzi. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Sufit genialnie się tym robi. Najlepiej się pracuje w dwie osoby, no bo jednak trzeba przyznać, że dość szybko ta gładź wiąże na suficie czy na ścianach. No na regipsach trochę jest lepiej, ale tak gdzie łączenia czy coś, to ona bardzo szybko wiąże, bo jednak ta woda z niej wypija się do tego, na co jest nakładana i trzeba dość szybko się uwijać. Także nie robimy tak, że nałożymy całą taką ścianę i potem próbujemy to zagładzić. Nie, robimy takimi kawałkami. Ja robiłem to, jak już później lecieliśmy sufit,
to robiliśmy to w ten sposób, że żona nakładała wałkiem na szerokość tego, przechodziła sobie na drugą stronę, a ja wtedy przeciągałem tym i no, trafiła mi się najlepsza robota, że tak powiem, bo jednak tym wałkiem trzeba było się więcej naginać, ale dzisiaj na przykład będę musiał sam wszystko robić. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Odnośnie tego sprzętu, bardzo ważna rzecz, jeżeli pracujecie nim, co chwilę go myć. Naprawdę, co chwilę go myć, uważać na kamyczki, uważać na jakieś wszystkie rzeczy, bo się bardzo rysuje. Naprawdę, bardzo się rysuje, a jak się zrobią tutaj zadziory jakieś na tym ostrzu, no to później wam będzie zostawiać takie same zadziory na ścianie, na gładzi. Także to trzeba uważać. Ja na początku nie zwróciłem na to uwagi, później przy którymś tam myciu zauważyłem, że już się robią dziurki. Także to jest taka jedna rzecz. Gładź rozrabiam sobie naprawdę, zaraz wam gdzieś tam nagram, jak będę rozrabiał, bo tutaj już mam nie za wiele. Będę rozrabiał na taką kwaśną śmietanę, ale taką do zupy, wiecie, nie taką, że łyżkę wstawimy i ona stoi, tylko taką rzadszą, taki gęsty jogurt. I taki mi się najlepiej robiło. Mam coś też takiego do gładzi, to kiedyś kupiłem i powiem wam, ja tym kompletnie nie potrafię pracować. Myślę, że to jedynie mi się teraz tu sprawdzi, żeby, chociaż też nawet chyba, no nie wiem, nie umiem tym pracować, zostawia mi to rysy, wkurza mnie to i tyle z tego jest. Wałek. Gdzie ja mam wałek? Musimy znaleźć wałek. Wałek mam specjalny do gładzi. Kupiłem taki, no grosze kosztuje taki wałek, a on jest taki, wygląda trochę jak te szczotki takie są aluminiowe do mycia garów, tyle że to jest z takiego jakiegoś sztucznego tworzywa. Jakbyście mieli taki wałek kupiony, to na początku, nie wiem, pokombinujcie jak zrobić, bo wypada z niego dość dużo włosów, znaczy tych takich kawałków, zostaje to na ścianie, trzeba paluchem wygrzybywać. Jest to trochę denerwujące. Po czasie przestaje to się dziać. Bardzo dobrze się sprawdza ten wałek, bardzo fajnie się tym nakłada. Naprawdę, no trochę się zużywa, to widać, w sensie, że taki się robi przyklepany, więc go tak czasem trzeba trochę. Podobno używają też do zawodowcy do nakładania tej gładzi wałki zwykłe do malowania, takie z długim włosem i też się sprawdzają bardzo dobrze. Nie wiem, mi szkoda tamtych wałków, skoro mam ten, będę używał tego, tym bardziej, że tym mi się robi naprawdę fajnie. No i co, no wiaderko, dobrze jest sobie przygotować jakieś wiaderko, które bez problemu wałek mieści. To tam Buster rośnie jak nie wiem, bo na początku próbowaliśmy w tym wiaderku i tu jest, powiem wam, problem, więc załatwiliśmy sobie taki, rozrabiam w tamtym, do tego przelewą przesypuję całą gładź i naprawdę fajnie to idzie. No i co mogę wam jeszcze powiedzieć? Później co do szlifowania, no będę kombinował system, no chcę sobie popróbować po prostu. Mam gąbkę do, jak to się nazywa? Gąbkę do zacierania na mokro. Chociaż tutaj to powiem wam, że ja wezmę maszynę i to tylko tak przejadę, i liznę i tyle, bo naprawdę to takie równe robi. No zobaczcie, tu gdzieś jest takie wystające, to tylko to szlifne i no niewiele roboty, mam nadzieję, będzie. Świetnie się sprawdza ten nóż, no zwłaszcza taki szeroki, bo wyrównuje dość mocno. Najwięcej roboty będzie przy suficie, no. Nie ma co ukrywać. I tyle, biorę się, rozrabiam gładź. Coś tam spróbuję sobie kawałek na początku samemu, żeby nie było siary, jak przy was tam często wychodzi. No i później będę leciał. No tutaj wczoraj ktoś mi paluchem maznął. Widzicie, tak wyszło. Takim dużym nożem jedynie musicie brać pod uwagę, że takie powierzchnie, o małe, gdzieś jak są zakamarki, to tym nie zrobicie, bo jest ciężko. Bo jest naprawdę ciężko. To chyba będę musiał obskrobać to. To i co? Nie wygląda to źle, no zmienia się, kurde, a muszę zapierdzielać, bo powiem wam, że za półtora miesiąca kuchnia wjeżdża. Także będą montować kuchnię, a jeszcze mam kafelki tu do położenia. Jeszcze nie wiemy, jakie kafelki, nie są kupione i to tak.
I to tak powiem wam szczerze, że już jest fajnie. Już kurde się robi fajnie. Już powiem wam też szczerze, że mamy tak serdecznie dosyć takiego życia już na tych betonach, w tym brudzie. Męczy to. Rok czasu się męczymy w ten sposób i to męczy. Także no już się cieszymy wczoraj. No, jakbyście widzieli moją żonę, jak się cieszyła, że nakładamy i że to tak fajnie idzie tym, to mam wspomnienie z mieszkania, jak się męczyliśmy z gładziami tam, to była tragedia. A tutaj naprawdę szło to fajnie. No zobaczymy, jak będzie teraz szło z tymi narożnikami. Dobra, ja nie przedłużam, bo muszę się za robotę brać. No słuchajcie, staram wam się pokazać, jak to robię. Jak próbuję to robić. Widzicie, o właśnie o takich właśnie mówiłem włosach z wałka, że zostają. Nie wiem, czy widzieliście. Tu teraz zaciągnąłem tą jedną stronę kominka. W sumie 3 minuty roboty. Dobra, pokażę wam jak ja to sobie wymyśliłem, żeby robić rogi. No nie wiem, czy to jest idealny sposób. Powiem wam, że nie wiem, czy i tak nie trzeba będzie ręcznie packą, bo jednak do rogu się nie dojedzie. No zobaczymy. Zobaczymy to później po pierwszym szlifowaniu, no już będę nadkładał. Ja rozrabiam taką dość rzadką, bo powiem wam, że tak mi się wydaje, że będzie taka, widzicie? Ona jest taka, taki gęsty jogurt. Taka jak taki gęsty jogurt. Tutaj lecę sobie w ten sposób, żeby mi zakryło to wszystko. Ale żeby mi tam po prostu płynęło pomiędzy. Może trochę za rzadką dzisiaj zrobiłem, ale... Dobrze jest sobie, jak ktoś nie chce później się bawić w czyszczenie, no to popodkładać jakąś folię czy coś. No niestety nie mam folii. Później wezmę szpachelkę. Przeczyszczę. Najgorsze, że tam się w ten sam róg nie dojdzie. Ale grubo, to i tak zaraz rozciągniemy. Jeszcze tam do góry podłożę. Pewnie źle to robię. Są lepsze sposoby. Ale nie mam czasu siedzieć oglądać filmików, jak to robią profesjonaliści. Ważne, żeby zawijać. Tu chodzi tylko, żeby to tak trochę zagładzić. Na pewno zanim ja tu dojdę, to zdążę podeschnąć trochę. Więc jakbym nie zagładził teraz tego, to będę miał taki
falbanek. Falbanek później trzeba by było szlifować. A po co się bawić? Szlifowanie. Można to sobie teraz odciąć. Z tego przy tak długiej patce zrobimy w miarę kąt. Chociaż tu kątów nie ma. No widzicie, tutaj nie odcięłem. Kurde, zapomniałem. Się wziąłem do kamerowania. No dobra, to już na dużym. I teraz tak, jak mamy już takie coś, to ja przynajmniej biorę. Staram się utrzymywać to naprawdę w czystości, bo pozasycha i nie będzie działać już tak, jak powinno. Biorę sobie szmatkę, przecieram do suchego. No i dobra, idę nakładam. Gładź teraz. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Małek maczamy cały, ja już tu mam trochę niewiele tej gładzi, bo to... Nie róbcie za dużymi partiami, bo naprawdę nie zdążycie jej, zwłaszcza przy drugiej warstwie, tak mi się wydaje. Nie zdążymy, widzicie? Cholercia. Bez minus tego wałka. Nie zdążycie, zanim nie zaschnie. Kolejny. Strasznie gubi dzisiaj. Wczoraj tak nie gubił jakoś. No jeszcze jeden. Chcę zrobić na grubość. Na grubość mojej packi, czyli te 80 cm minimum. Oczywiście pomiędzy jedną warstwą a drugą nie gruntujemy, bo gdybyście zagruntowali, to później przy szlifowaniu zrobiłoby wam się coś takiego, że doszlibyście do na przykład w jakimś wybrzuszeniu do warstwy, która była zagruntowana, już jej nie doszlifujecie. Że kamery nie ubrudziło. No i co? I zobaczcie, przykładamy sobie tu. To należy tak ciągnąć jak najbardziej płasko, wtedy wam najlepiej to będzie równało. Źle.
ptaki, to potem jest kicho. Jak gdzieś jest za mało, zawsze można zrobić taki myk. O. Wtedy bierzecie. Nie wiem, czy wy widzicie, ale taką małą packą, pomyślcie sobie, ile teraz trzeba by było, ile trzeba by było się namęczyć, żeby taki kawałek ściany zrobić. A zajęło to, sami widzieliście ile. Dobra, ja wezmę, będę robił sobie dalej do końca tą ścianę, wam puszczę jakąś muzyczkę może, przyspieszę to, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Chociaż mi tu braknie zaraz tej gładzi, no ale to zobaczycie też, jak rozrabiam gładź. No to oglądajcie. No i dobra, jak widzicie, chwila, moment, ściana jest. Powiem wam, inaczej się robi tą gładzią niż tą gipsar. Ciężko stwierdzić, którą lepiej. Ta śmierdzi, to na pewno. Ta z knaufa ma jakiś taki nieprzyjemny zapach.
fajna jest w sensie takim, że zaciąga w miarę fajnie, ale też jak widzicie tutaj na przykład, o, tak, nie, może za gęstą zrobiłem, dlatego tak się dzieje, tym bardziej, że jest podłoże bardzo chłodne w tej chwili, no bo jest to druga warstwa, więc trzeba się uwijać, żeby to zrobić. No zobaczymy. 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 No ma kolor też inny, nie? Kurde. Trzeba sprawdzić. No dobra. No ma inną konsystencję i naprawdę zapach jest taki... Taki kuźwa... Niemiły. Naprawdę niemiły zapach. No i tak to wygląda, no. Ja sobie będę robił dalej. Lecę tą ścianę i tak w koło i... Ile mi starczy gładzi, tyle mi starczy. Dostawa będzie dopiero po południu. Zastanawiam się, czy nie kupić wiaderka gładzi, ale powiem wam, że co nowo jest masakra. No widzieliście sami, ile mnie schodzi na rozrobienie jej. Też wam powiem, dlaczego tak się bawiłem w takie, wiecie, rozsypywanie, bo testowałem, jak wsypywałem do wody już z worka, to potem mi się grudy tworzyły i nie szło tych grud rozbić. Nie mam mieszadła specjalnego do gładzi, tylko jakieś takie mieszadło, nie wiem, to chyba, nie wiem, do czego, do zapraw, czy do czegoś to jest. I to też nie jest takie mieszadło, jak powinno być. I te grudy mi nie rozwalało, a jak tak przesypuję delikatnie, no to nie mam nigdzie grud, bo na bieżąco nasiąka wodą ta gładź i no schodzi trochę więcej czasu, no ale jednak później się lepiej pracuje i nie ma wybierania palcem tych grud. No, jedynie z wałka kupa, jak widzieliście, tych włosów jest. Powiem wam, że tą knaufa chyba trochę równiej wychodzi. Zobaczymy, jak będzie ze szlifowaniem, bo nie robiłem jeszcze tym knaufem. Kolor mi się nie podoba. Mam nadzieję, że to zbieleje. No zobaczymy. To ale chyba nie zbieleje. Jak mi się coś wydaje. No i tyle, no, co wam mogę powiedzieć. Robię sobie dalej. Nie będę robił znowu jakiegoś strasznie długiego wam tego filmiku, bo to i tak nikt nie ogląda w całości. Także pokażę wam, jak już będę miał coś więcej zrobione. Albo coś wymyślę mądrego, to wtedy wam nagram i pokażę. I powiem wam, że jeszcze tylko zrobienie takiego salonu z tą kuchnią, to jest 52 metry dokładnie, bo mierzyliśmy ostatnio. Także no to jest takie, można powiedzieć, małe mieszkanie do wygładziowania. Więc trochę jest roboty. A tą jedną warstwę myśmy wczoraj, można powiedzieć, że w pół dnia nałożyli w dwie osoby. Także chyba nie jest źle. Teraz wezmę, polecę z rogi. No i będę leciał całość. Dobra, widzimy się, jak będę miał coś zrobione. Dobra, słuchajcie, mam praktycznie dwie warstwy. Został mi tam jeszcze kawałek sufitu, żeby zaciągnąć, ale już było po północy w nocy. I... Już nie mieliśmy sił, przynajmniej żona pomagała trochę. No teraz niech to trochę schnie, jeszcze tylko zaciągnę tam ten sufit. No jakoś to wychodzi. Jedyne co, to będę musiał jeszcze podociągać narożniki, ale to już chyba powiem wam szczerze, że będę to ręcznie robił. W sensie ręcznie będę nakładał. Chociaż, no zobaczymy, jak to po szlifowaniu wyjdzie. Teraz pierwsze co zrobię, to wezmę, spróbuję, może wam nawet też nagram. Spróbuję to na mokro, gąbką, zobaczę, jak to będzie szło, a jak nie będzie szło, no to będę wszystko szlifował szlifierką, ale tu widzę, że narożniki będę musiał pozaciągać jeszcze, o tutaj. No są takie miejsca, gdzie trzeba grubiej ponaciągać. Także czeka mnie jeszcze bawienie się ręczne. No powiem wam, że kawał powierzchni do nałożenia tej gładzi. Wentylator chodzi, okna pootwierane, niech to schnie. I tyle w tym odcinku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, może wam nagram.
Jak się uda, to nagram wam ze szlifowania coś. Dobra. Trzymajcie się. Cześć.